Witajcie, tutaj Piotrek z grupy Solarigrafia Dębica. Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o wieszaniu naszych puszeczek. To jest puszka wykonana przez nas, przez grupę Solarigrafia Dębica, która służy do fotografii solarigraficznej. Jak widzicie, puszeczka jest niewielkich rozmiarów, posiada dwa dęka. W środku znajduje się papier do fotografii czarno-białej. I tutaj znajduje się miniaturowy obiektyw, który jest pinholem o średnicy 0,12 mm. Obiektyw, który jest w tej puszeczce, znajduje się tutaj. Jest on wykonany igłami do akupunktury, obrobiony tak, aby dawał mega ostry obraz. Może pokażę Wam, jak wygląda taka puszeczka w środku. W środku takiej puszeczki znajduje się papier fotograficzny czarno-biały, do fotografii czarno-białej analogowej. I na tym papierze, za pomocą tego obiektywu, naświetla się zdjęcie, które posiada kąt 180 stopni, więc jest to prawie rybie oko. Jeżeli będziecie umieszczać taką puszeczkę na obiekcie, to nie umieszczajcie ją za daleko. Obiekt, który powinien się naświetlić na papierze fotograficznym światłoczułym, powinien być oddalony od 20 do 50 metrów od takiej puszeczki. Wtedy on będzie wypełniał cały kadr i będzie ładnie prezentował się na fotografii. Jak zawieszamy taką puszeczkę? Jak widzicie, obiektyw nie jest umieszczony na środku puszeczki, tylko jest troszeczkę skierowany na 2/3 wysokości puszeczki. Aby nam się naświetliło więcej nieba i droga słońca na nieboskłonie, musimy taką puszeczkę odwrócić. Czyli jeżeli chcemy więcej nieba, to odległość pomiędzy obiektywem a dnem musi być większa u dołu. Wtedy obraz, który będzie się naświetlał, będzie odwrócony i będzie nam ładnie na zdjęciu nam się zaprezentuje cały obiekt, a także droga słońca na papierze światłoczułym. Gdy już wybierzemy obiekt i będzie on w miarę stabilny, nie mogą być to jakieś słupki, nie mogą być to jakieś drzewa, w ogóle nie mogą być drzewa, ponieważ na drzewach jest kora, a na tej korze znajduje się dużo kurzu. Gdy nałożymy klej i umieścimy taką puszeczkę na drzewie, w łatwy sposób ona nam odpadnie. Najlepiej, jak to będą jakieś supy, duże supy, na które trzeba wyjść, albo będzie to jakiś motyw małej architektury, albo budynek. Ukrywamy taką puszeczkę jak najwyżej, tak aby żaden widz oglądający ani przechodzień nie mógł tego nam ściągnąć. Podczas umieszczania takiej puszeczki musimy uważać na to, abyśmy nie mieli żadnych przechodniów wokół siebie. Rozglądnijmy się, wybierzmy sobie miejsce i umieśćmy puszkę tak, aby nikt jej nie widział i nikt jej nie zauważył podczas półrocznego naświetlania. Tutaj nałożyłem już klej. Kleju, jakiego używamy, jest to klej montażowy. Należy taką dużą ilość nałożyć. Możecie oczywiście używać mniejszej tubki kleju, lecz musi być to klej montażowy albo silikon. Gdy już nałożycie ilość kleju potrzebną do zawieszenia puszki, klej musi być po drugiej stronie. Tu mamy obiektyw, to po drugiej stronie musi być klej. Gdy puszkę skierujemy na południe, zawsze ten otworek musi być skierowany na południe, więc wybierajmy takie położenie obiektów, żeby obiekt ładnie, korzystnie prezentował się na naszym kadrze i żeby wraz z tym obiektem zarejestrowała się też droga słońca, o którą nam de facto chodzi w tej dziedzinie fotografii. Nałożymy klej, rozglądamy się, czy wokół nas nie ma jakichś przechodniów, ani służb policyjnych, ani straży miejskiej. Wchodzimy na dany obiekt, na przykład jeżeli to jest słup albo jakieś okno w jakiejś starej kamienicy, albo generalnie umieszczamy ją tak, żeby jej jak najmniej było widać. To jest płaszczyzna, do której przyklejamy, wmasowujemy troszeczkę kleju i dociskamy. I zostawiamy w ten sposób puszkę. Oczywiście wcześniej należy ściągnąć to zabezpieczenie z obiektywu, tak aby obraz nam się naświetlał przez nasz obiektyw na papierze światłoczułym. Jeżeli ktoś nie chce używać kleju, równie dobrze do tego nadają się trytytki.
tylko czarne, nie białe, tylko czarne, takie, żeby jak najmniej były widoczne. Owijamy naszą puszeczkę wokół jakiegoś małego prętu czy jakiejś barierki, zaciskamy dwie trytytki, proponuję na jedną puszeczkę dać, zaciskamy, obcinamy końcówki i zostawiamy w ten sposób do naświetlania, nie niszcząc żadnego obiektu, budynku czy żadnej elewacji. Po upływie danego czasu, na przykład 3 miesięcy albo 5 miesięcy, idziemy ściągać naszą puszeczkę. Ten klej, który tutaj jest, on bardzo mocno przylgnie do obiektu. Ta puszka będzie bardzo mocno przytwierdzona. Trzeba użyć troszeczkę siły, żeby jej ściągnąć, tylko uważajmy, żeby nie rozedrzeć tych denek, które tutaj są, gdyż nam się wtedy naświetli nasz materiał. Zaraz po ściągnięciu należy albo włożyć do ciemnej kieszeni, albo do torby, tak żeby się nie naświetlało dalej, albo po prostu taśmą czarną izolacyjną zakleić ten otworek i taką oto puszeczkę skanujemy. Możecie nam to wysłać, tak będzie najlepiej, ponieważ my posiadamy profesjonalny skaner do skanowania tego typu rzeczy. My to zeskanujemy, obrobimy, opiszemy i staniecie się współautorami tej fotografii. Film ten jest głównie skierowany do osób, które chciałyby nam pomóc w rozwieszeniu puszeczek. Bardzo dziękujemy Wam za pomoc w tym projekcie. Będziecie współautorami tego projektu. Wszystko zostanie tam opisane. Dzięki Wam nasze portfolio się znacznie wzbogaci, a także Wy będziecie brali udział w tym procesie i być może nauczycie się troszeczkę o fotografii otworkowej, a także solarigraficznej. Generalnie zasada jest jedna. Puszkę zawieszamy dość wysoko. Przed zawieszeniem odklejamy papierek, aby odsłonił się obiektyw. Wieszajcie to w jak najmniej widocznych miejscach, ale tak, żeby nikt tego nie zauważył. Najlepiej puszeczki jest wieszać po zmroku. Wtedy najmniej jest przechodnią, najmniej ludzi, których to interesuje. Nakładamy szybko klej. Z klejem idzie najszybciej zawieszanie puszeczek. Odklejamy szybko obiektyw, rozglądamy się i mocujemy naszą puszkę i odchodzimy z tamtego miejsca. W jednym miejscu jednego obiektu możecie naświetlić kilka puszeczek. Jeżeli jedno miejsce uznacie, że jest dość niebezpieczne i ta puszka może stamtąd zniknąć, możecie umieścić w drugim miejscu. Po określonym terminie te puszeczki trzeba ściągnąć, uważając, żeby ich nie rozwalić, i musicie to odesłać nam i my z tym dalej będziemy działać. Jeszcze pokażę Wam, jaki materiał otrzymamy z takiej puszeczki. Mam tutaj przykładowe nasze zdjęcie solarigraficzne. Ten papierek po naświetleniu 3 miesięcy będzie wyglądał w taki sposób. Jego oczywiście należy wyciągnąć. Nie musi być to ciemnia fotograficzna. Może być to pokój. Jednak wyciągamy dość szybko, tak aby on dalej nie ulegał żadnej degradacji. Umieszczamy w skanerze. I materiał solarigraficzny, jak tam mieliśmy już w innych filmikach, należy zeskanować dość szybko, zmniejszając moc lampy tak, aby nam się nie zniszczył, ponieważ po każdym skanowaniu nasz materiał ulega prześwietleniu. Trzeba pamiętać o tym, że to zdjęcie, które powstało w środku, jest już bardzo prześwietlone. Na tym polega solarigrafia, że prześwietlamy papier fotograficzny, tworzą się na nim bromki srebra, które tworzą obraz na fotografii. Dlatego trzeba uważać ze światłem. Dziękujemy Wam za pomoc, dziękujemy za oglądanie tego filmu, zapraszamy do subskrypcji, a także jeżeli podobał Wam się ten film, to kliknijcie łapkę w górę, to nam pomoże rozwijać nasze projekty oraz dzięki temu będziecie mieli dostęp do naszych materiałów, a także zobaczycie wiele projektów, które będziemy tworzyć dzięki Waszej pomocy, a także wiele projektów, które sami mamy w głowie i będą realizowane w tym roku. Dziękujemy i ja pozdrawiam, Piotr Kwic. Grupa Solarigrafia Dębica. Pozdrawiam.